Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przygód Steve'a. Tak, jest to drugi sezon. No, ale nie niebawem chyba pojawi się już trzeci sezon naszych przygód, ponieważ wyjdzie na pewno. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu paczka na 1.5.1. Tak, jeszcze nie wiem z jakiej paczki będę skorzystał. Może tej, może innej. Zobaczymy, co autorzy mi zaoferują. Jeżeli to będzie ciekawe, tak więc wybierzemy później. A dziś zajmiemy się, proszę ja was, energią. Tyle, że energią w Minecraft Joulach. Tak więc zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Chodzi mi tutaj o modyfikację Thermal Expansion, coś takiego. O właśnie, tak. Będę potrzebował tych rzeczy. Na pewno już je znacie. Hardness Induction Smelter. Chyba nie mamy takiego. Chyba, że tam. Ale tam to jest chyba po prostu zwykły piecyk. Wow, full skrzynia. Dokładnie, jak widzicie, narobiło się trochę tego węgla. Powered furnace. To mnie nie interesuje. Mnie interesuje tak. Aha, dobra, teraz już sobie będę mógł podłączyć. Dobrze, zajmiemy się teraz podłączeniem tej rury do boiler. Albo nie, no bo tu jest pełne, to szkoda by było tego węgla. Węgiel damy na razie na dole. Tutaj chyba go składuję, z tego co pamiętam. Dawno go tutaj nie wrzucałem. A nie, chyba nie. Ło, to też już jest full. Czekajcie. O, w dupkę. Tego mi na razie nie potrzeba, to wywalimy. Amber. Amber jest w zupełności nieprzydatny. Dobra, na razie może jakoś wytrzyma. A węgiel chyba trzymam na górze. Tak więc tutaj do szafeczki. Core, charcoal, charcoal. Dobra. Tu włożymy. Okej. Okay. Brązowa wełna. Aha, tak, już wiem. Tak sobie myślę, po co mi była brązowa wełna? A teraz jeszcze przypomniałem, bo dawno nie nagrywałem, wiecie, przygód Steve'a. I teraz zajmiemy się tamtą maszyną. Induction Smelter. Induction Smelter. Machine Frame, oczywiście standardowo Machine Frame, 4, 1, wow, 1 złoto? Ja pierdzielę. Dobra. Chyba tutaj będzie, tak, z tego co pamiętam to chyba dokładnie Machine Frame oraz z Golda. Składam... Znaczy mam nadzieję, że tutaj jest gold. Fuck. Nie ma golda. Tin. Tin, 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 copper, 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 lit. Zajdę. O fuck, nie mamy golda. Lipka, że tak powiem. Lipko i to, lipka i to taka duża. Kurde, brakuje tutaj tego automatycznego sortingu, który nie mogę tutaj nawet wykonać. Niestety. Ale z tego co wiem, to chyba mogę jeden diament zamienić sobie na kilka złota w... tym właśnie, gdzie to jest moje i Minium Stone, tak? Dokładnie Minium Stone. Myślę, że to już ostatni odcinek, jaki pojawi się w sezonie drugim. I nie wiem, czy będę przynosił świat. Zastanawiam się nadal nad tym. Wiecie, ale nie mam pojęcia. Trochę, no trochę... Nie jestem zadowolony z tej mapy, ponieważ tamte są takie ucięte rzeczy, jak sami zdążyliście zauważyć. Fuck, redstone.
Mam nadzieję, że będę miał w którymś z plecaków. A tu mam golda. Wow, tu mam diamondy. Jej. Tutaj jeszcze zobaczymy. Jest redstone'a trochę i jest golda trochę. Tak więc do maceratora damy golda. Golda. Tutaj włożymy co? Włożymy tutaj te diamenty. Dobra, zrobimy nasz... jak to się nazywa? Redstone Reception Coil. Ok. Potrzebujemy copper, sand... copper i sand... sandu nie mam, ale copper oczywiście będzie. I co jeszcze? Wiadro. Mamy wiadro. Na szczęście wiadro noszę ze sobą zawsze. Wiecie, studiuje się to... wiadomo, co czasami się może przydarzyć. No oczywiście żartuję. Magma... chyba tak to się nazywa? Magma... o właśnie to, krucjable. Netherbrick... Induction Smelter... albo... w kompresorze, właśnie. A z tego co wiem, to my mamy chyba trochę nether... netheraka. Albo przynajmniej mi się wydawało, że mamy. Mamy na szczęście. 8 chyba, tak? 8 netheraka do kompresora. Tak, to... aha, kolejny ze złota. Machine frame też chyba tam trzeba, więc od razu zróbmy, ale nie mam tutaj przy sobie żelaza. Żelaza. Żelaza, żelaza. 4. Fuck. Liczę 4. Mówię co innego. A, shit. Mam nową myszkę, do której nie mogę się przyzwyczaić ciągle. Okej, okay, bucket jeszcze jeden, więc... to powinno być gdzieś tutaj wiaderko chyba. Okej, okay, mamy cię. Mamy cię, mamy cię. Na razie wyrzucimy to. Zaraz wszystko poskładamy do kubki, więc wtedy się wszystko pozbiera. O, fuck, fuck, fuck. Kur... Shit. Widzicie? Tak to jest, jak się nie myśli. Złota mi nie trzeba, potrzeba mi 2 nether bricki. I. Koper? Nie mówcie, że koper, no bo zaraz jebnę, zaraz normalnie jebnę. O, wy... fuck, fuck. Fuck. Ja pierdzielę. Tak to jest, jak się nie korzysta z Project Table. Okej. Okay. Jeszcze przydałoby nam się silniki. Steam. Gdzie tu jest Steam? Commercial Steam Iron Plate. Chyba już nie mam iron plate'ów, chyba że tam będą. Jak będą tam, to jest gitara, jak nie, to się zaraz wykona. Dawaj mój induction smelter. Induction smelter, czekajcie, induction smelter będzie na końcu, magma crucible. A, bo tu mam takie coś, właśnie, liquid transposer mam. Dobra. No tutaj nie mamy oczywiście. Niech tu nam się zacznie produkować energia. 2 silniki będą.
O, tutaj mam jeszcze Steam. Zobaczmy, co tam w moim enchancie słychać. Już nic nie mogę ulepszyć. Też nic nie mogę... Okej. Jeszcze teraz by się przydało jakąś zbroję wykombinować. I by było zajebiście. Chcę poczekać na ten jeden. No kurde, bo będę musiał nacisnąć, wiecie, żeby się zrobiło kolejne. No, teraz już pójdzie. Okej. Więc teraz tutaj zróbmy takie coś jak piston. Widzę, że muszę wziąć to żelazo całe tutaj. Jedę do redstone. O, dupka. Tam na dole nie ma jeszcze redstone. Nie ma już... Już czy jeszcze? Jeszcze. Tak, jeszcze. Jest redstone. Chwała Bogu. Coś się nie może zbierać, widzę. Weźmy stack kopru. Apatite, fuck, on by mi się przydał, jak będę robił... Oh my. Cinnabar jest niepotrzebny. Dobra. Jak tęskni mi się za takim autosortingiem. Ja pierdzielę. Nawet nie wiecie jak. Gdzie jest ten koper tutaj? Dobra. Teraz tak. Redstone. Żelazo. W sumie dwa od razu zrobię. Kurde. Dwa. Dobra. Gitarka. Teraz skoczmy po to plejty. Będziemy zaraz mieli i tak jest, dobra. Wyłącz się w silniczku. Zaraz będziemy mieli dwa silniki. Teraz jak ją zrobić? Iron Geary jeszcze 4. Dobra. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pyk. Ok, 1, 2, 3, 4. Wow. Cztery. Jeszcze ironowych. Dobra. Może was zaciekawi, jaką sobie myszkę kupiłem, a jest to zwykła Logitecha za 60 parę złotych. Kupiona w Saturnie. Ponieważ tamtą miałem też miałem HP bezprzewodowo, wiecie, na baterię, ale była z... Zadziwiające jest to, że była właśnie z diodą czerwoną, co właśnie powodowało szybkie rozładowywanie baterii. Jeszcze mieściła się jedna bateria i to taka zwykła, którą trzeba sobie kupić. Nie miało to jakiejś tam stacji kontrolnej, że tak nazwę. Okej. Dobra, postawię to jeszcze gdzieś tutaj, nie będę jej nosił. Teraz możemy sobie tutaj ustawić, jak widzicie, żółte jest z tej strony, ok. A tutaj domy niebieskie i to się powinno tutaj od razu. Tylko wiadomo, potrzeba nam energii. Potrzeba nam też redstone'a, którego nie ma. Daj mi te surowce, to je tam włożę. Fuck. Zasłany fraps. Dobra, wkładamy copper.
Copper, 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 copper. I tak, co nam jeszcze potrzeba? Zaraz zobaczymy. CL. Electrum, power that for lens. Sand i Electrum blend. Dobra, czekajcie. Jak zrobić Electrum Blend? To jest właśnie pytanie. Gold Dust lub Silver. Albo. Co i tyle. A czekajcie, a co się robiło? Chwileczkę. Obsidian. Wydaje mi się, że to się robi właśnie z... A nie, to się robi Hardness Glass, tak? Dokładnie, a to nam trzeba spryszkowane złoto. Weźmy 5 i silver 5. 5 silvera. Czy rzeczywiście go nie mam? A tutaj jest, teraz za 4, 5. Czy mam tą Pulverizer? Prawdopodobnie mam. Pulverizer, dobra. Dobra. Tutaj damy. Jeszcze jeden silnik. Skąd ja ci wezmę jeszcze jeden silnik? Shit, za mało. Ataku. No, proszę cię, zrób to i już więcej cię nie dotykam. No, jeszcze trochę. O, już prawie. I później to wiecie, zastąpimy tymi przewodami i będzie coś fajnego. Szybciej, kurde. No. Okej. Teraz śmiało mogę to zepsuć. I dać z powrotem tutaj. Działa? Działa. Działa jak natura chciała. O fuck, redstone mi potrzeba jeszcze jeden. Mam nadzieję, że to wszystko się nie przerobiło. Dobra. I teraz potrzebujemy jeszcze jeden piston. Cobblestone. Piston, cobblestone, jeszcze iron gear 2. Tak, jak widzicie, kobel się zużywa niczym błyskawica. Ale nie mam irona. Trochę weźmiemy. Teraz irona z tego quarry mamy całkiem sporo. Co jest oczywiście ogromnym plusem i postępem cywilizacyjnym. No. I dobra. Pulverizer mamy, więc możemy sobie spulverizerować. Okej. Okay. Tu nam się już przerabia. Tu nam się chyba umieszcza. Dokładnie. Tutaj nam się, że tak powiem, kruszy redstone na ciecz. No i przerabia się tutaj. Na razie to wyłączymy, ten silnik. Dobra. Ten steam nam ucieka. Tak jak ma być. I tutaj sobie sproszkujemy trochę rzeczy, mianowicie właśnie golda i co? I silvera. Powoli, ile tu potrzeba?
Okej, tu będzie nam 320, coś koło tego. 400 na obsydian. 80. Wow, z 8 jest to też. Nice. Czekajcie. Gold. 400 będzie potrzeba. Prawdopodobnie. No bycie, chudy byk. Nic proszę tam, żeby nie było. Bo mi się to zacznie przepalać i co z tego. No niestety to nam trochę zajmie. Zobaczmy co tam się... Aha, dobra, jeszcze włożę tutaj. Pam, 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 pam. Koper. Niech się on tutaj to wszystko magazynuje. Czekajcie, mam jeszcze koper, mam. Włożymy ten stack i za chwilkę zobaczymy tam na dole, co tam się dzieje. Jeszcze 30, szybciej, fuck. No weź. Jeszcze trochę. Gitarka. Lecimy tam na dół. Na razie jest ok. W miarę ok. Tutaj ta skrzynka. Dobra, nie będzie. Clever. Całkiem sporo ma już tych skrapów. Nie wiedziałem, że to mi tak wyjdzie. O oh, fuck. Przepraszam was za to. A włączymy chyba Mass Fabricator. Wow, jak energia spada, masakra. A tak mało poszło. Ło, co to jest cały czas puste? Dobra. Koper nam się przerabia, jak widzicie. A my tam czekamy na sproszkowanie golda. Idzie. Okej, mamy 5 golda. Teraz potrzeba nam jeszcze 5. 5 silvera. No, powoli te silniki strasznie działają. Ten już widzę sproszkował wszystko. Mamy już tutaj 175, czyli idzie. Jakieś 3 wyjdą rurki chyba na razie tylko. A możemy wybrać się do tego query, zobaczyć jak to tam wygląda wszystko. W sumie ciekawy jestem. Czekajcie, bo... W sumie mógłbym wziąć ze sobą... Nie to, czekajcie, mam leginsy, mam. Faktem miałem nether bricki. Gdzie jest mój zaje fajny pomarańczowy super kombinezon? No way, gdzie się podział? Nie wiem, dobra. Czyli musimy iść bez niego, więc możemy utonąć. Ale może nie, utoniemy. Jak w następnej paczce będzie Tale of Kingdom, to ja to od razu wypieprzę. Mówię to wam na starcie. Ta modyfikacja jest do niczego. Nie nadaje się. Niszczy tak świat, że... Fuck. Wow, to już jest całkiem głęboko. Tam jest jakiś... Jakaś dziurka, że tak powiem, więc możemy tam się udać. O fuck, szybciej.
coś, jakaś jaskinia, tak? I teraz zobaczmy, jak to jest głęboko. No, 13 poziom. Powinny być mi diamenty. Ale nie widzę ani jednego. No niestety. Nie widać. Widać węgiel, redstone tam trochę. Sorry. Tu jest Java lava. Dobra, no spadamy. Chyba żebyśmy ten redstone wydziupcieli. Wiecie, że ja mam fortunkę, to lepiej skoczę. O, tu nie ma szans na pójść na samą górę. Nie ma szans. Tu już jest ciężko. Nie wiem, czy teraz zdążę. Oh, fucking shit. Dobra. Mały włos, że tak powiem. No way. Dobra. Jak widzicie, ciągle pracuję. Przydałoby się tam jeszcze dołączyć jeden silnik, żeby to pracowało szybciej. No, ale to już może w następnym sezonie. Mam nadzieję, że następny sezon będzie trochę ciekawszy, ponieważ jakoś tak lepiej to zaczniemy. Tutaj myślałem, że będzie zajebiście tu tak pod ziemią, a jednak nie jest tak fajnie jak w zwykłym domku. Mam nadzieję, że też w kolejnej wersji paczki, jeżeli nie będzie w tej paczce logistic pipe'ów albo coś podobnego do jakiś automatyczny sorting lub ten, jak to się nazywa, już nie pamiętam, to z serwerami, prawda, no to niestety z niej zrezygnuję. Jeżeli będzie, to zastanowię się nad nagrywaniem serii w kolejnym sezonu na tej samej paczce, czyli tego autora. Wtedy będzie ok. Teraz jeszcze mi się przyda obsydian. Czy tu jest obsydian? Gdzie ja patrzę do pieca? Co ja patrzę? Powinien gdzieś tu być. Chyba, że nie ma. To jest wtedy lipa. No i tak właśnie wiecie. Tak to jest. Mam nadzieję, że coś pozmienia się w niektórych modyfikacjach. Będą one lepsze. No ponieważ jest to kolejny jakiś tam, nie, update, więc powinno coś tam się naprawić, polepszyć. Przynajmniej ja tak myślę. No ale czy tak będzie? Niestety nie nam to na razie wiedzieć. Ponieważ jeszcze nie możemy spróbować. No nie wiem. Nie ma obsydiana. Fuck. Dupa zbita, że tak powiem. No, co by tu jeszcze wam... No, chciałbym to zrobić, no ale nie ma obsydiana. No, nie ma. Liquid transposer. Sobie tego redstone'a tam mogę wrzucić. Wrzucić gold, iron ore. Czy tu nie ma obsydianu czasem? Tutaj nie ma. Tutaj też nie ma, tak więc no nie wiem, nie ma obsydianu, więc lipka. To nam niech się przetransportuje na płynny redstone. Tutaj polowajzerze właśnie przydałoby się zdastować obsydian razem z czym to się dastuje? Hardness, czekajcie, właśnie dał na to U, to będzie od razu pokazane. To jest lead. Lead ingot i dwa obsydianu. Lead powinienem mieć. A przynajmniej jak nie ma tutaj, to jest na dole wykopany. To przepalić, to wiecie, jest, że tak powiem, niedługa chwila.
Tu na pewno gdzieś jest. Jest, patrzcie, 39 lidu. Całkiem sporo. Szybciej. Do boju. A tutaj włożymy ten din. 10 tysięcy RPM to jest dobry speed raczej. Z tego się fajnie płytki robi. No farma nie jest najgorsza. Chociaż teraz ta wersja właśnie Harvester. Teraz ta nowsza jest lepsza moim zdaniem, bo tam się wiecie, energię dopina, jakiś slag się wyprowadza, to chyba jest z tej samej modyfikacji moim zdaniem. A jeszcze coś zobaczę, a my... Nie, tu nie ma tego. Nie mam żadnego pojęcia, jak to się odwraca, te maszyny. Planter. Kurczę, to szkoda, że nie ma tego logistic. On by nam tak dodał tyle możliwości. No. Dokładnie. Mam pomysł. Zrobię sobie wiadro i pójdę do Netheru na kopie lawy. Zobaczymy przy okazji, jak tam z naszym... A, tutaj mam. Dobra. Trzy. O, fuck. Nie zrobiłem. Ale jestem great. A gdzie jest woda? Woda jest tu. Gdzie jest woda? Tu jest woda. A gdzie jest bobas? Tu jest bobas. Chodźmy. Popatrzymy na... O wy ty, fy. I jak ja mam teraz wrócić? Jak ten creeper mógł przejść? Nie rozumiem tego. O, w dupę, jak mi to już lawę zżarło. Dobra. Teraz musimy znaleźć jakiś sposób na wydostanie się stąd. Potrzebujemy fire, ale jak ten fire zrobić? No nie ma portalu. Fire aspect, może jakbym to walnął? No nie. Tu mam ogień, ale jak go tam zanieść? O, Jesus. Ile lawy już tu zżarłem. Chodź. Chodź. Gdzie jesteś? Chodź tu. Toperku. Uderz to. No i nic nie dał. I co teraz zrobimy? Chyba trzeba zcheatować sobie ogień, bo jak ja tu mam sobie poradzić? Czekajcie. Albo było na początku. Niestety... Creeper jebnął i co? No właśnie, gówno. Wow, to jest Gravel? Nawet nie wiedziałem, że to jest Gravel. Chodźmy, weźmy trochę lawy. Obsydian, dokładnie mówiąc. Wow, ładnie haczy.
Ja, nie można wody wylać. O, w dupę. Ale spieprzyłem, nie spodziewałem się. Nie miałem pojęcia, że to nie można takiego czegoś zrobić. Wejdźmy tu jeszcze niżej. O, fuck. Gin. Któryś jeszcze? No, i uspokoić się. To jest ta sówka taka chyba. Okej. Ale tu jest chyba jeszcze sporo tej lawy. Fuck, wyskakuj. A, nie mogę wyskoczyć. No way, nie wyskoczę. Muszę sobie poradzić z takimi butami. O, dość spoko, padają na jednego hita. Fuck. Jeszcze któryś? Wow, fuck, co to było? Zaraz zginę. O fuck, o fuck, o fuck. Ja! Zabił mnie. Jesus Christus, fuck. Dobra, wiecie co? Kończymy ten odcinek. Widzimy się, mam nadzieję, już w kolejnym odcinku, w nowym sezonie i w nowej paczce modów. Tak więc, dzięki za obejrzenie. To taki trochę zrobiłem ten odcinek, żeby was poinformować o tym, że będzie aktualizacja na pewno jakaś. No i właśnie spodziewajcie się nowej wersji Minecrafta. Gdzie są moje rzeczy? Sorry. Sorry, ale gdzie są moje rzeczy? Fucking. Dlaczego mnie one atakują jeszcze raz? Fuck, jak mi się... Dobra, żegnamy się. Pa, pa, do zobaczenia.